leży teraz do mnie. I'm sexy and I know it. No moi drodzy, witam was w niesamowitym, jedynym w swoim rodzaju czarnym mieście. Gdyby nie to, że jeszcze nie złapałem się jak wykorzystywać ując program, pokazać budowanie w przyspieszonym tempie, to byście widzieli jak powstaje ta tutaj oto wspaniała, niesamowita i jedyna w swoim rodzaju budowla, którą pewnie już ktoś kiedyś zbudował, ale ja o tym nie wiem. Także zanim będziemy pewnie jeszcze w tym odcinku zobaczycie już ukończone fundamenty całego tego miasta. Także robimy szybkie cięcie, bo jeszcze nie umiem robić przyspieszonych wersji budowania i widzimy się za chwilę. Na razie. No moi drodzy, po mękach i to naprawdę mękach stawiania tutaj tego, Boże, jak ten action mi zmniejszył ilość FPS-ów. Jednak to chyba będę musiał nagrywać z dysku, z grafiki. W sensie z karty graficznej, to taki dużo wydajniejszy sposób na nagrywanie, gdy nagrywając coś widzisz, że schodzi ci z 80 do 40, 38, 39 FPS-ów, to już wiesz, że coś się dzieje. A żeby na szybko pokazać wam, bo tak naprawdę testuję... O cholera, ile śniegu mi tu napadało. Nie, w każdym razie mamy już praktycznie prawie całe te zabudowane. Ale ten śnieg, będę musiał się go pozbyć. No, to mając tak mało FPS-ów, to zaraz będę się rozłączać chyba. W każdym razie powoli powstaje nam tu coś, co można by było nazwać Barad-dûr. Więc mam nadzieję, że wam się... Ja pierdzielę. To tylko przez chwilę padania czegoś na zasadzie deszczu. I już trzeba tyle, kurde, odśnieżać. Ja pierdzielę. Jakie ja mam lagi, bo tylko sobie założyłem, kurde, program. Do nagrywania. Super, kurde, super. Nie, dobra, wiecie co, ja tym nie mogę nagrywać. To pewnie kolejny fragment tego nagrania będzie z czegoś innego. Nagrywałem to przed chwilą, ale miałem wyłączony mikrofon i teraz chyba już go mam włączony. I mamy dość duże zmiany w budowli. W sumie powstał już mur. Tutaj różnica pomiędzy tym miejscem w murze, a miejscem w murze, które jest wyżej po drugiej stronie, czyli lecimy na fajerwerkach. Czyli tutaj to są dwa bloki. Ej, jeśli możecie latać na creative na elytrach, to już jesteście opanowani. Nie, w sumie na elytrach się można przyślizgiwać przez dziury 2x2, więc fajna rzecz, elytry. A ja mam takie specjalne, ładne elytry, które wyglądają, o proszę was, ja was tak. W sumie nie widzieliście ich jeszcze w akcji, ale fajne są. Widzicie, jeszcze mam diaboliczne elytry. Diaboliczne elytry. A jak to się stało? A no bo jest, wiecie, taka możliwość. Bo jest taka, jak to się mówi, możliwość w jednej paczce zasobów, że wykorzystując konkretną nazwę możecie tworzyć przedmiot, który będzie miał konkretną teksturę. Tak jak te skrzydła, które tak naprawdę są normalnym elytrą, ale mają zmienioną nazwę, bo jeśli na przykład nie byłoby tu Demon Wings, to nie byłyby to normalne skrzydła. Tak samo jakby to nie było, bym tu zmienił na przykład jedną literę, no nie wiem, kurde, na przykład usunął K, to przestałaby być to się, to by zaczęłaby być to widzieć, gdzie się kiera, no. To tak właśnie widzicie działa, no. Że to prosto, no, widzicie. Dodając W mamy z elytrę, a mając tak mamy Demon Wings. I to jest taki fajny motyw, jeśli chodzi o tworzenie jakichś przedmiotów i ogólnie tego typu rzeczy. A ta kosa to ogólnie... Zobaczcie, jak ta kosa wygląda, jak moja postać wygląda z tą kosą, no kurde. Wyobraźcie sobie takie dwie kosy. Pyk. Pyk. No, patrzcie.
jest taki, kurde, no ja bym z nim nie zadzierał, jak ten, kurde, tu ci pierdolnie, no dwie kosy, to wiecie, jak masz dwie kosy, to już, kurde, przerąbane, nie? Jak do was wyskoczy taki gościu z dwiema kosami, to ja bym się bał. No, ale ogólnie to powstaje nam powoli ten zameczek i żeby nie przedłużać i nie robić 13-minutowego materiału, tak jak poprzedni, w którym wypowiadałem się na temat tego, że modyfikacje, które to posiadam, w głównej wierze opierają się na alchemii, z której będzie powstawać magia w tym świecie, co zresztą zobaczycie w przyszłych odcinkach. No to po prostu powiem, że praktycznie do przy końcowej wersji tego materiału zobaczycie już gotowe podstawy podstaw, te fundamenty, bo to są wszystko jeszcze cholerne fundamenty. Tak duże, tak czasochłonne, ale to są cholerne fundamenty. Już się nie będę wypowiadał o tym, że planuję także wgryźć się w ziemię i tworzyć pod ziemią też konkretne struktury tego miasta. W sumie nie chcę, jak mi się nie będzie chciało kopać, to wiecie co mam? Dynamit. I to takiej samej siły jak naładowany Creeper, ewentualnie Ender Crystal. No więc jak mi się nie będzie chciało, to wiecie co zrobię. Wszystko wysadzę w powietrze. A jak nie, to mam kilka innych zabawek. No, ale tak pomijając tą rzecz, to spójrzcie na to miasto. Miasto, zamek, to będzie raczej taki czarna forteca, a nie czarne miasto. Chociaż możliwe, że może powstanie dookoła jakieś zabudowania, nie wiem, cały czas się nad tym zastanawiam, nie wiem, czy wam już to mówiłem, ale tak czysto teoretycznie, jakby tu nagle teraz, w tym miejscu, tak jak tu są te wszystkie fragmenty struktur i tak dalej, w sumie tu by się też rozrosły te fragmenty struktur i w jednym, na samym środku, nie wiem, tu na przykład, powstałaby cholerna wielka wieża, choćby Barad-dûr, takie dupna wieża, to tak wysoko, jak tylko się da widzieć. Jakby to pięknie wyglądało, nie? W sumie to cały ten zamek powstaje na takiej zasadzie, że będzie w jednym wielkim, będzie jedna wielka struktura, to będzie jedno wielkie miasto, jeden wielki zamek, nie wiem, kurde, jedno wielkie dupne coś. Jedna wielka dupna lokacja jeszcze, że rasy specjalnie wymyślam do tego uniwersum, z którym jest problem taki, że muszę wymyślać im imiona, ale to nie jest problem, w sensie wymyślanie imion. O nie, śnieg, kurde, wyłączamy. Szybko. Nie chcę cholernego śniegu. Ja już zdążyłem. Ludzie, zdążyłem wyłączyć śnieg, zanim napadał mi. W poprzednim, prawdopodobnie, fragmencie materiału widzieliście, jak tutaj było, ile tu było cholernie dużo śniegu. Wiecie, ile ja to usuwałem przez cholerne pół godziny. Może za dużo przeklinam, jestem teraz zmęczony, a mniejsza o to. W każdym razie widzimy się w kolejnym fragmenciku materiału, gdy będzie widać tu już coś więcej, a prawdopodobnie bez takich cięć zobaczycie całe działanie budowy w momencie, jak już opanuję zdolności montażysty, czyli nauczę się montować filmy w taki sposób, żeby to, co widzicie tutaj, leciało w przyspieszonym tempie, czego na razie niestety jeszcze nie umiem. A szkoda, nie? Byście mogli zobaczyć na żywo, jak to wygląda, cała budowa i tak dalej. A dlaczego jest różnica dwóch pięter? Bo to. To jest różnica dwóch pięter, tutaj. Tu są schody. Dlatego tamta wieża i tamta część i tamta część się różni dwa piętra. No, tak jakoś wyszło, no. Nie wszędzie może być równo, a mógłbym oczywiście ogarnąć schody, ale patrzcie, jak ja się przemieszczam, pyk, pyk. W sumie musiałbym coś wymyślić, żeby tu jakąś półpłytkę podstawić, a nie za bardzo mam jakieś półpłytki, które by tu weszły, w sensie takie ciemne. Może coś jeszcze znajdę, nie wiem. Wiecie, ale no, buduje się nawet nieźle, no co. Tylko potrzebowałbym właśnie wstawić tak jak... Pewnie większość z was by stwierdziła jakąś ciemną półpłytkę, żeby nie wyglądało to tak źle, a ciemna dębowa raczej nie będzie pasować, z czego może netherowa płyta będzie bardziej pasować. No nie wiem, ma taki bardzo bordowy kolor, z czego w sumie te netherowe płytki przydałyby się bardziej nadały na dach, niż te półpłytki tutaj by się nadały. No nie wiem, zawsze mogę użyć, kurde, półpłytki z kamienia tego jasnego. O nie. Czasami przez ten, że mam elytrę, ciężko jest włączyć ten latanie w Minecrafcie.
Wiecie, buduję sobie na creative, bo na survivalu bym czegoś takiego nie zrobił. Znaczy, nie, może bym zrobił, wielu ludzi takie rzeczy robi na survivalu, ale nie miałbym do tego cholera jasna cierpliwości. Płyta z kamiennych cegieł, o. W sumie to są półpłytki, by brakowałoby jakiejś półpłytki, która by była właśnie takiego pięknego koloru. Ej, tu może być taka półpłytka, mud slab. Ramet earth slab. Nie. Earthworks. Myślałem, że tu coś było takiego. Właśnie sobie wpasowało się tu. Mud slab. Ej, mogłoby się nawet nadać. Tylko jeszcze troszkę inny odcień. Jakiegoś płytki, jakiegoś kurde. Vertical dark oak. Ramet earth. Mud slab. Polished purple slate. Polished green slate. Polished blue. Polished purple. Purple, purple, slate, 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 dark oak, shakers, w sumie może taki szlajd? Nie, w sumie przez to, że wybrałem sobie, kurde, węgiel na podłogę, to co tak potem wychodzi, że nie masz co dać na podłogę zamiast tego dry stone slabs. W sumie mógłbym ewentualnie takie coś dać, co wyglądałoby nawet nie tak źle, z czego mógłbym to wykorzystać na albo inny jakiś blok na zasadzie czysto tylko dekoracyjnego elementu. Ewentualnie mógłbym wykorzystać coś takiego. O! Chociaż nie, może mogłyby być bardziej ciemne jakieś bloki. Widzicie, no kurde, jak wygląda budowanie. Przymierzasz jeden, przymierzasz drugi, nie pasuje, spoglądasz, kurde. I tak potem spędzasz, kuźwa, pół godziny na powtarzaniu czegoś takiego. Timbery? W sumie z timberów zrobić? Nie wiem, no. Z timberów raczej nie. Ja to właśnie cały czas nagrywam i do was gadam. Dobra, ja tam się wracam do roboty, a wy tam zobaczycie za chwilę efekty. The bear, oh my soully, soully, no, widzicie, tak trochę powstało więcej w tym tutaj tworze, chociaż jak tutaj na wejściu nie specjalnie więcej, ponieważ w sumie to robiłem screenshota. Tak, ale w ogóle ciekawy jestem, czy to dobrze wygląda, jak spojrzę z daleka. Przy shaderkach w ogóle wszystko lepiej wygląda. Na razie mamy taki, widzicie, przestój w tym, co tu powstało. Ponieważ, ponieważ muszę rozplanować, co będzie gdzie. I jedno jest pewne, to będzie główna, najwyższa wieża. To będzie taki, kurde, barat dur, dosłownie. Tu, dla ciekawostki, chcę stworzyć coś, co bym mógł nazwać takim, kurde, jakąś katedrą, czy czymś, kuźwa. Wiecie, taka, kurde, katedra upadłych, nie wiem, magów, czy innych paladynów. Oczywiście wszystkie obmurowania zamkowe na bokach będą tak jak są. Kurde, muszę na grę więcej czasu poświęcić. Zastanawiam się, czy musi stworzyć z tego takiego skażonego lądu dookoła gdzieś. W jakimś tam, kurde, momencie tego Bridge Forestu. No, nie udało mi się do końca skażonej wody usunąć, no trudno. W sumie jakbym bardzo chciał, jakbym się kiedyś musiał zmusić, to mógłbym stworzyć ten świat na modyfikacji jak do Minecrafta, który naprawdę mógłby być epicki. Tylko że wtedy bym się, kurde, zagrać z kimś. No by mi się, kurde, Kaszmira udało. Kaszmir, tak, Kaszmir. Kaszmir, może być im się ciebie udało zmusić do grania ze mną. No, jak widzicie, kurde, sporo nie powstało, ale no. No małe tylko dodatnie. No mało powstało do ostatniego odcinka, no mało, no. Czas mi wrócił mi czas, więc pewnie będę nagrywał też inne rzeczy niż Minecrafta. Więc chociażby, nie wiem, kurde, timelapsów jeszcze, czy jak to się tam nazywa, kurde, tych przyspieszonych fragmentów budowania jeszcze się nie nauczyłem robić. No ale i tak wygląda to nawet nieźle. Tak sobie myślę. Mam taki, kurde, chwilowy przestój budowlany, może powinienem się zająć tamtą wieżą, kurde. Tam na tej, kurde, na tej wysokiej górze.
I w ogóle, tak w sumie powiem wam szczerze, tu mamy ten kurde zamek z bazaltu, to jest taki kurde fajny czarny kamień. Ale właśnie mi się ostatnio przypomniał nefryt, taki kamień był kiedyś, nefryt czy coś. No, jest taki kamień, który wygląda oto tak. Pokażę zaraz i przedstawię, bo jest sobie taki kamień, on wygląda tak, nie? Ale jest jeszcze do tego, są takie cegły. W sensie te cegły wyglądają trochę źle akurat, te konkretne. Ale to jest sobie z Green Slate, czy jakoś tak. Titles, bliższy Green Slate. Powinien być gdzieś, kurde, jeszcze jakiś lepszy blok tego Green Slate'u, może, nie wiem. No ale spójrzcie, jak taki, kurde, zielony blok. Jeszcze Titlesy sprawdzę może. Titles i... Polished. No i mamy Titles i Polished. Zrobić z tego, przy wykorzystaniu oczywiście jakichś innych bloków, coś co nazwalibyśmy jadeitowym płacem. Jadeitowym? No w sumie mogłoby być, nie? O, mam kurde jakieś muskordy. W ogóle ja kurde... zacząłem to budować i w sumie jestem zadowolony, bo naprawdę fajnie to wyszło. Potem się potem na tym, potem inne zamki zacząłem budować. Ogólnie pewnie będę się pozbywał tutaj tych drzew i zacznę tworzyć wokół kurde jakieś tam osiedla w ogóle, albo zniszczone te, nie wiem, ruiny, coś tego typu. Albo po prostu stworzy się z tego kurde, że tu będzie taki zarośnięty i tak dalej. Tu jeszcze mam problem z stworzeniem, bo mam taki kurde oddzielny świat, na którym sobie testuję, kombinuję z różnymi projektami. Tu chcę stworzyć taki kurde specjalną bramę, coś lał, którym walny. No ale tak, odcinek, ciekaw jestem, kiedy długi wyjdzie ten odcinek, który dzisiaj rzucę. No ale dobra, no, dopóki się nie nauczę robić time-lapsów, czy jak to się nazywa, te przyspieszone wideo, to niestety będziecie widzieli tylko to, co zbudowałem, a nie wszystko, więc no... Więc no to tak jest, no niestety. Dobra, wchodząc sobie tu, chodzimy. I tutaj jest kolejna rzecz, która mi się spodobała, bo w sumie tworząc coś takiego, tutaj można zacząć tworzyć jakąś basztę, nie? Takie, pyk. Wtedy mamy tu taki, och, kurde, kolejną ochronną rzecz, jednocześnie tu się wchodzi do tej całej tego, całego miejsca. Tak, ale ten zamek w świetle słonecznym wygląda zajebiście. Tak, zachwycam się własnym dziełem. Sorry, czasem tak mam. No spójrzcie, jak to wygląda, jak to epicko wygląda, nie? Tak, to będzie chyba miniaturka. Dobra, no co ja wam to będę dalej marudził, no. Ja muszę się zająć jeszcze paroma innymi rzeczami, bo obowiązki jakieś są, może mam więcej czasu trochę. Ale wciąż nie mam czasu na więcej niż jeden odcinek tygodniowo, więc... No, to ten. Tak, zacząłem grać ze znajomymi, to się z tym wiąże, że potem kurde, no... Kaszmir, to twoja wina. Dobra, ludziska. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Liczę na jakieś miłe oceny, bo to zawsze fajnie. No i na razie, no.